No, dalszej pokazuję wam, wiesz, co tutaj się dzieje, bo mam przerwę niespodziewanie obiadową. Dzień dobry panie polecenia. Co pan tu kręci? Proszę pana, ja tutaj robię film dla naszej stacji telewizyjnej. O co panu chodzi, proszę pana? Nie wolno tutaj kręcić, proszę pana. Proszę pana, idź pan stąd. No co, to interweniuj. No. Nie ma kręcenia, koniec. Koniec kręcenia, dobra. Postęgnie. Witamy. To była improwizowana scenka. Pana policjanta spotykamy tutaj w tych fajnych okolicznościach przyrody. Proszę, jaki mundurowy, jakby tam przydał się do jakiego, na jakiś plan. No scena nam nie wyszła, spalona zupełnie. No, wobec scenariusza opowiadaj, co tutaj robisz. I w ogóle, kto cię tu przywiózł? Bo my przyjechaliśmy tak wcześniej, a ty... Przyjechałem tutaj Bentleyem marki Mulsanne. Z aktorem sławnym, hollywoodzkim. No, czyli jednak z aktorem, mamy tu się tego, bo... A tu zaraz mamy. I przyjechałeś od razu, proszę, to jest kurna plan. Przyjechał, od razu przerwa obiadowa, wchodzimy w przerwę. Przerwa obiadowa, schabowy, ziemniaki. O, to on jako epizodysta to będziesz miał, tak, a my to tutaj musimy jeść, co tam dostanie. Nie, ja dzisiaj czuję, że będzie pełen obiad za ten plenerowy dzisiaj plan taki. A zimno, niby że ciepło, a zimno, ja na słońcu jest ciepło. Jest cieplej niż wczoraj. Kolega mi nastawił zegarek zdobyczny, z wojny przywiozłem. Z Donbasu zegarek jest. Nie, z Boczy przywiozłem. Napędzany reaktorem atomowym. Tak, no. Ale bardzo pięknie jest. Można spotkać się z policjantem, pogadać, no. Z kolegą policjantem. Dobrze mieć zawsze kogoś w policji, pamiętajcie. Bo kurna, zawsze on ma kogoś znajomego wyżej i zawsze wszystko można załatwić. Chcesz pan policjant pozdrowić rodzinę? Bo może nie przeżyjesz tego mamę, dnia. Babcie, ciocie, koleżanki, wszystkie znajomych. No bardzo. No dzięki. A ja babcie twoje pozdrawiam, bo ja już nie mam babci żyjącej, także pozdrawiam babcie twojej babci i do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję.